Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Witkowski i witam Państwa na spotkaniu o tytule Rosja, mocarstwo czy kolos na glinianych nogach, organizowanego przez BlogPress i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Będę przeprowadzał rozmowę z doktorem Michałem Patrykiem Sadłowskim, historykiem ustroju i prawa, ekspertem do spraw obszaru poradzieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który także prowadził bloga Michał Sadłowski o Wschodzie. Obecnie bardzo często jest zapraszany do wyrażania swojej opinii w mediach na temat obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Też lata temu działam w Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej, które właśnie współorganizuje to spotkanie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Dobrze, to my będziemy przeprowadzali rozmowę, ale zachęcamy też Państwa do przesyłania pytań na czat. Będziemy w miarę możliwości, myślę, że w trakcie odpowiadać na te pytania. Znaczy pan doktor będzie odpowiadał. To może zacznijmy tak w ujęciu historycznym. Jakie są niezmienne cechy ustroju Rosji, począwszy od powiedzmy od cara imperatora Piotra I do obecnie panującego, można powiedzieć, Władimira Putina? Jakie są cele geopolityczne i do których tradycji mocarstwowych odwołuje się obecny reżim, ale też co go wyróżnia na tle poprzednich? Myślę tutaj, co wyróżnia go na tle caratu i na tle komunizmu w ujęciu wszystkich przywódców komunistycznych. Pytanie bardzo obszerne. Ja jestem bardzo daleki od jednoznacznych ocen, stwierdzeń i komentarzy, jeśli chodzi o jakieś takie cechy stałe, bo jeżeli coś mamy uznać za rzecz niezmienną, cechę niezmienną, czy za pewną prawidłowość, która się pojawia w historii ustroju Rosji, to na pewno jest fakt personalizacji władzy, personalizacji polityki i samej personalizacji ustroju. I sama decyzja Władimira Putina z 24 lutego, czyli decyzja o rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, wskazuje nam, że to on, tak, był tym decydującym czynnikiem o napaści na Ukrainę. Więc to też nam już pokazuje cały ten mechanizm. Myślę, że to jest gdzieś charakterystyczne w dziejach rosyjskich i na to zwracają uwagę aktualnie rosyjscy eksperci i komentatorzy. Zwracają uwagę, że to jest jednak pewna prawidłowość, ale też tragedia Rosji, tragedia systemu politycznego, tragedia ludzi w Rosji, nie tylko w Rosji, bo ludzi w otoczeniu Rosji. Także od jednostki zależą decyzje naprawdę o konsekwencjach światowych, no i o konsekwencjach morderczych, tak? Czyli to jest, myślę, że taka niepewna, znaczy to jest taka może jedna ze stałych cech, tak? Natomiast, no, ergo, tak? Jeżeli uznajemy pewien ustrój, czy cechę w nim dominującą jako taką personalizm, no to wiadomo, tym samym w zależności od tego, kto sprawuje władzę, no to i cechy tej osoby są inne, więc naprawdę możemy tutaj już stwierdzić, że także nie jesteśmy teraz, że nie wiemy tak naprawdę, co będzie po Władimirze Putinie, czy to właśnie będzie jakaś ustrój zmierzający bardziej do takiego kolektywizmu w aparacie centralnym, czy wręcz przeciwnie, więc naprawdę bardzo trudno mi na to pytanie odpowiadać. Jeżeli chodzi o to w ogóle, czym jest Rosja, tak, i to pytanie do pana redaktora i w ogóle to pytanie i tą tezę, którą postawiliście, czy hipotezę w temacie, no na ten temat trwają dyskusje, tak, naprawdę, i to od wielu lat. Ja też ostatnio miałem w rękach też znakomity esej, taką książkę pana doktora Pawła Rojka, tak, gdzie są dyskusje, czy Rosja to jest mocarstwo, czy to jest imperium, czy to jest postimperium, czy może inaczej, właśnie, że to jest neoimperium lub preimperium, tak, i tak naprawdę myślę, że wszystko gdzieś to się spotyka, bo mamy tutaj aktualnie do czynienia z osobą, czyli z Władimirem Putinem, który sprawuje już od ponad 20 lat główną, a wręcz decydującą, tak, władzę Federacji Rosyjskiej. I Władimir Putin uznał, tak, w ostatnim czasie, a mianowicie ta decyzja o inwazji ostateczna zapadła pewnie gdzieś w połowie albo na początku lutego, o tym, że
tak naprawdę z obszaru poradzieckiego. Kaukaz Południowy jest już w jakiś sposób podporządkowany Rosji. Na razie interesy na Kaukazie Południowym są zabezpieczone przez Rosję. Druga wojna karabaska sprawiła, że rosyjscy żołnierze pojawili się i w Górskim Karabachu, pojawili się na granicy Armenii i Azerbejdżanu. Interwencja w Kazachstanie umocniła pewne wpływy militarne Rosji w Azji Centralnej. Jeżeli chodzi o Białoruś, wybory prezydenckie z 2020 roku i pacyfikacja ich przez Aleksandra Łukaszenkę doprowadziła do tego, że ten polityk no, stał się już w znacznym stopniu podporządkowany Moskwie. Tak naprawdę pozostał problem Ukrainy. Problem Ukrainy, który według Władimira Putina jest problemem rozpatrywanym w wielu płaszczyznach. Po pierwsze, Ukraina jest rozpatrywana jako taki, czy terytorium Ukrainy, jak on na to patrzy, jest to taka część historyczna Rosji, państwa rosyjskiego, przestrzeni rosyjskiej, przestrzeni ruskiej, która kiedyś stanowiła pewną jedność, tak, i z racji tego ta przestrzeń, to terytorium powinno być podporządkowane, czy też związane, czy mające bliższe związki z Rosją, z Rosjanami, z Federacją Rosyjską, a nie z Zachodem. Z drugiej strony Ukraina, a zwłaszcza władze Ukrainy i sytuacja po Majdanie była rozpatrywana jako takie centrum ustrojowe, które zagraża legitymacji władzy w Federacji Rosyjskiej, ponieważ Władimir Putin stał przed ogromnymi dylematami w ostatnim czasie, a mianowicie no, większość osób z Rosji zdawała sobie sprawę, czy to komentatorów, czy to zwykłych ludzi, że no, czas Władimira Putina no, powinien się skończyć, tak? Powinien on już szykować pewną sukcesję i pewne jego kroki na to wskazywały, czyli na przykład nowelizacja konstytucji, tak? Po to, żeby być może przygotować jakiegoś następcę, czy zapewnić sobie nietykalność i odejść, czy to zostać jakimś dożywotnim senatorem, czy członkiem Rady Bezpieczeństwa, czy też po prostu jakoś delegować swoich ludzi, a sam zniknąć z tej głównej sceny politycznej, tak? Natomiast no, Ukraina, sukces Ukrainy, integracja Ukrainy ze strukturami europejskimi, no, mogła wskazywać, mogła być takim sygnałem dla Rosji, że dla Rosjan, że czas również podjąć pewne działania, tak, polityczno-ustrojowe w takim kierunku, żeby doprowadzić do depersonalizacji władzy, żeby doprowadzić do tego, żeby to nie państwo było dominujące w tym układzie społeczeństwo państwo, ale właśnie społeczeństwo i tak zbiorowość, jednostka, czy w ogóle też ten wielonarodowy lud, suweren i pod tym kątem Ukraina była niebezpieczeństwem. No po trzecie, Ukraina stała się w świadomości elit kremlowskich, a zwłaszcza Władimira Putina, taką przestrzenią rywalizacji geopolitycznej i to właśnie trzeba sobie jasno podkreślić, że w ostatnich latach Federacji Rosyjskiej geopolityka zebrała bardzo złe żniwo. Geopolityka rozumiana jako przede wszystkim jakaś nauka czy opis zjawisk polegający na bezwzględnej rywalizacji mocarstw, polegający na tym, że mocarstwa czy wielkie państwa, czy nawet średnie państwa, one nie mają na pierwszym miejscu wartości, tylko tą wartości takich no może taki w sensie tak aksjologicznym pod kątem jednostki, tylko takie wartości, żeby przeżyć, żeby narzucić drugiej stronie swoje warunki funkcjonowania, żeby nawet podbić drugie państwo i w tym znaczeniu geopolityka w ostatnich latach to różnie rozumiana geopolityka jako przywołania koncepcji Słowianofilów, czy też Danilewskiego, geopolityka transponowana przez Dugina, czy przez różnych Euroazjatów, czy nawet geopolityka, która odwoływała się do takich postaci jak w Polsce trochę nieznanych, jak Paweł Mikołajewicz Milukow, czyli główny lider partii kadeckiej. I ta geopolityka sprawiła, że Ukraina była rozumiana jako taka, po rosyjsku to jest ploszatka, czyli taka płaszczyzna starcia Rosji z Zachodem. No i to wszystko tak doprowadziło do eskalacji i sam reżim, sam natura władzy się zmienia, a sama wojna na Ukrainie też dla Władimira Putina pod tym względem jest korzystna, tak? No bo odsuwa z pola widzenia
z takiej pierwszorzędnej agendy, z agendy problemy sukcesji władzy. Teraz Władimir Putin ma troszkę czasu na to, żeby jeszcze bardziej spacyfikować społeczeństwo, podporządkować sobie społeczeństwo, podporządkować sobie różne grupy polityczne, grupy eksperckie, grupy dziennikarskie, akademickie, żeby wprowadzić nawet swojego rodzaju terror, tak, w organach władzy, w administracji i żeby po prostu tą władzę utrzymać, czy dokonać w ogóle sukcesji według jakichś tam swoich tylko wyobrażeń. No i ten reżim personalistyczny, bo to jest bardzo dużo wątków, ja też obawiam się, że to troszkę mieszam, bo pytanie było przerwane, ale ten reżim personalistyczny w Rosji, no niestety doprowadza do sytuacji, że Władimir Putin w ostatnim czasie, no z jednej strony, ja to już też wielokrotnie powtarzałem i to też w Rosji się z takimi głosami spotykam, że Władimir Putin stał się bardziej postacią historyczną, a nie realną. On czuje się jakoś postać historyczna, jako postać, która z jednej strony sobie chce zapewnić miejsce w historii, ale z drugiej strony chce zapewnić miejsce Rosji w historii świata, tak, w Europy, świata na takim pierwszym miejscu i dla niego atak na Ukrainę, inwazja na Ukrainę, rozbicie państwa ukraińskiego w tej formie, w jakiej ono nie chce się podporządkować wizji, rosyjskiej wizji świata, jest czymś normalnym i to jest bardzo ciekawe, że inwazja na Ukrainę zmieniła bardzo wiele w ustroju Rosji, bo do tej pory widzieliśmy takie zjawisko, że był oczywiście był Kreml, na Kremlu był Putin, była wąska grupa ludzi z nim związana, bliższy krąg, dalszy krąg, ale wskazywano, że są grupy, które są związane z państwowymi korporacjami rosyjskimi, są grupy związane i z korporacjami, z biznesem prywatnym, oligarchowie, są siłowicy, są impercy, tak, mamy grupę liberałów, ludzi, którzy czekają na sukcesję i na zmiękczenie tego reżimu, tak, natomiast tutaj ewidentnie, no, Władimir Putin, dokonując inwazji, postawił na tą grupę jastrzębi i tak naprawdę to wszystko zmierza w nieznane, tak, i reżim personalistyczny sprawia, że to zmierza w nieznane, a to było o tyle ciekawe w ustroju, bo w ostatnim czasie nawet projekt ustawy o władzy lokalnej, czy też ostatnie dywagacje na temat tego, czy będą wybory gubernatorów, czy nie będą, wskazywały, że Władimir Putin coraz bardziej stawał się arbitrem, w tym sensie, że on coraz bardziej delegował zadania, nie kompetencje pozycyjnego, tak, ale zadania dla poszczególnych segmentów władzy i wskazywano, że być może to jest taki już też sygnał i też taka praktyka, że Władimir Putin będzie się starzeć i coraz bardziej będzie delegował zadania dla poszczególnych organów i dla państwa, i dla poszczególnych polityków i to przygotuje państwo do jego odejścia, tak, ale tak się nie stało, bo widzimy, że teraz wojna sprawiła, że on deleguje zadania, a zwłaszcza zadania dla gubernatorów polegające na tym, żeby z jednej strony pacyfikować lokalnie nastroje niezadowolenia czy krytyki, a z drugiej strony takie zadania o charakterze społeczno-gospodarczym, czyli po prostu takie, które no, uniemożliwią pewne bunty, tak, czy tam chlebowe, cenowe, tak, monitoring cen, wsparcie rodzin najbiedniejszych, no bo ten najbiedniejszy elektorat, znaczy najbiedniejsza warstwa społeczna, no jest też tym czynnikiem, który wspiera Kreml. Dobrze, ja właśnie chciałem się jeszcze dopytać właśnie o sytuację gospodarczą, czy właśnie ta wojna nie służyła właśnie przede wszystkim wzmocnieniu tego autokratyzmu, centralizacji i pewnej dyscypliny społecznej po to, żeby właśnie przykryć to, że Rosjanie są biedni, że Rosja traci wpływy, że Władimir Putin nie ma za bardzo pomysłu, jak to wszystko rozwiązać? Czy tutaj przede wszystkim bardziej należy się w przyczynach inwazji doszukiwać celów typowo geopolitycznych, czy też koncepcji właśnie ruskiego miru choćby, czy odbudowy Związku Sowieckiego, czy też ambicji Władimira Putina?
Znaczy myślę, że to wszystkie te procesy znajdują tutaj miejsce. No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, Ukraina w tej układance geopolitycznej była na takim ostatnim miejscu. To było coś, co Władimirowi się Putinowi w ostatnich latach nie udało i Federacja Rosyjska w ostatnim czasie, tak, w ostatnich dwóch latach, a zwłaszcza od momentu dojścia Władimira Zeleńskiego, bardzo intensywnie lobbowała i naciskała, żeby Ukraina wdrożyła porozumienia mińskie, ale żeby wdrożyła porozumienia mińskie w ten sposób, żeby regiony, przede wszystkim wschodnie, tak, Ukrainy, posiadały określony status z autonomiczną władzą miejscową, która będzie posługiwać się językiem rosyjskim i będzie sprzyjać zbliżeniu Ukrainy z Rosją, żeby Ukraina porzuciła wszelkie tendencje atlantyckie, też żeby Ukraina uznała aneksję Krymu. I to była taka idea fix i to było bardzo aktywnie lobbowane, a zwłaszcza tak jak powiedziałem, od momentu, kiedy Zeleński objął władzę w Ukrainie, a później kiedy Biden objął władzę w Stanach Zjednoczonych. I przecież ta wielka ofensywa dyplomatyczno-medialno-propagandowa, która była od listopada ubiegłego roku, to pokazywało, tak, że Władimir Putin chciał osiągnąć zabezpieczenie interesów rosyjskich na Ukrainie, no taką, można powiedzieć, drogą pokojowo-dyplomatyczną, czyli po prostu przez porozumienia mińskie. No oczywiście porozumienia mińskie oznaczałyby to, że najprawdopodobniej, że Rosja nie poprzestałaby na tym, ale próbowała opanować Ukrainę politycznie, bo ludzie z Doniecka, Ługańska i nie tylko z czasem pewnie by wpływali na władzę w Kijowie, bo nawet tą władzę przyjęli, czy dokonali nawet jakiegoś przewrotu, więc taki był cel, to się nie udało, została podjęta decyzja o inwazji i ta decyzja jest, no, z punktu widzenia Władimira Putina racjonalna. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że on myślał, że w 3 dni dojdzie do paraliżu władz Ukrainy. Władze Ukrainy albo wyjadą, albo zostaną rozstrzelane, albo spanikują, albo skapitulują, przejdą na stronę Ukrainy, a następnie w ciągu 50 dni ta Ukraina będzie opanowywana przez wojska rosyjskie oraz jakieś lokalne grupy inicjatywne, przez dywersantów, zdrajców i władze miejskie, tak, liczono na te rzekome partykularyzmy i separatyzmy, zwłaszcza na południu i wschodzie Ukrainy, to się nie udało i rzeczywiście liczono na bierność Zachodu, bo Władimir Putin odniósł, no, niewątpliwe sukcesy, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i teraz to sankcje są też, pokazują skalę sukcesów Władimira Putina i Rosji, ponieważ przez wiele lat Rosja zdołała zbudować ogromne aktywa na Zachodzie, polityczne, materialne, oligarchiczne i przede wszystkim energetyczne i to miało sprzyjać temu. Teraz sytuacja się zmieniła, ofensywa się zatrzymała, wojna naprawdę przybiera trudne oblicze, zarówno dla Ukrainy, jak i dla Rosji. Natomiast, no, Władimir Putin wyciąga z tego już korzyści, bo już dzisiaj eksperci rosyjscy wczoraj zwracają uwagę, że sankcje tak naprawdę sprawiają, że Władimir Putin może maksymalnie wykorzystać ten resurs ludzki, czyli z jednej strony taką otoczkę ideologiczną polegającą na tym, że dla większości Rosjan, no Ukraina może już była odrębnym państwem, no ale to jednak historyczna część tego obszaru wspólnego, to że Ukraina nie ma prawa wstąpić do NATO, nie ma prawa tam rozmieszczać rakiet, że Zachodu, tak, Władimir Putin to wykorzystał, na tym bazuje. Ci ludzie są wykorzystywani, sankcje powodują na to, że element związany najbardziej z Zachodem, no, wyjedzie albo się podporządkuje, albo zostanie spacyfikowany, aresztowany, więc to też powoduje, że to skrzydło, tak, czy ta też część społeczeństwa przed 40, która jest najbardziej krytyczna co do inwazji, zostanie wyciszona, więc w krótkiej perspektywie na pewno mu to będzie sprzyjało do oczywiście utrzymania władzy na teraz, może w najbliższym czasie, czy na następne kilka lat, a zwłaszcza jeśli uda mu się osiągnąć jakieś sukcesy militarne, bo w przeciągu 2-3 miesięcy, czyli na przykład zdoła zająć Charków, Mariupol, jeżeli uda się rozbić zgrupowanie ukraińskie w Donbasie, tak, czy pójść dalej i nawet jeżeli to trudno sobie to teraz to wyobrazić, tak, ale no niestety Władimir Putin staje się na pewien sposób nieprzewidywalny, więc jeżeli nawet dokona jeszcze jakiejś eskalacji, zwłaszcza zbombarduje
w sposób brutalny miasta. Nie wiadomo też, jak się Ukraińcy zachowają, się Zachód zachowa, czy nie, na przykład, czy nie byłoby jakiegoś porozumienia tymczasowego. I w tym sensie konflikt jest nadal zamrożony. Władimir Putin pokazuje sukcesy i pokazuje, że wróciło część ziem ruskich. Jest jakiś sukces, warto było dlatego przecierpieć, tak? Tylko właśnie to jest pytanie, że Władimir Putin jest eklektycznie bierze z tej historii, no bo z jednej strony, jeżeli chciałby budować rosyjskie imperium jako odrębny ośrodek cywilizacyjny, który jest zdolny do narzucania, czy też do przyciągania dobrowolnego innych ośrodków politycznych i ludzi, to być może by nie musiał dokonywać tej inwazji, tak? Bo przede wszystkim już wybudowanie i działanie Nord Stream 2, a być może z czasem jakaś zmiana na Kremlu, najprawdopodobniej w kierunku konserwatywno-liberalnym, być może sprawiłaby, że raz, że Rosjanie i same elity rosyjskie i kremlowskie poczułyby się pewniej, pozbyłyby się też takich realnych kompleksów Zachodu, stwierdziłyby, że do budowy swojej potęgi no nie trzeba bombardować słabszych sąsiadów, nie warto wytyczać tak jakiegoś szlaku bojowego z Zachodem, nie rzucać rękawicy dla Stanów Zjednoczonych, tylko po prostu można funkcjonować w tej rzeczywistości, przyjąć ten fakt, że oni już są mocarstwem światowym z bronią atomową i może to by naprawdę doprowadziło w tym świecie wielopolarnym, wielobiegunowym, że Rosja by była, tak? No teraz widzimy taki zmianę polityki na zasadzie, że Rosja rzuciła wyzwanie całemu światu i to całemu światu, bo oczywiście Chiny przyglądają się temu też w wielu aspektach życzliwie, no ale to jest jednak rzucenie rękawicy dla świata, no nie tylko zachodniego, ale ogólnie dla świata, który uznaje, że zmiana granic za pomocą bomb i wojska jest rzeczą kontrowersyjną i złą. I to jest bardziej taka tendencja teraz szowinistyczna, gdzieś na Twitterze czytam, że też czarnosycina i gdzieś jest to realizowane, tak? No bo jeżeli budujemy ruski mir, jeżeli walczymy o te ziemie ruskie, tak? Czyli te ziemie takie, jak oni mówią, iskonna rosyjskie, no to w takim razie budujemy co? Takie mocarstwo narodowe, tak? A nie imperium, więc czy też to, tylko mówię, też w ideologii Putina. Putin jest no niesamowitym eklektykiem, tak? On też ewoluował. Putin przez 20 lat się zmieniał w wielu sferach, tak? Także bardzo trudno jest tutaj czytać jego myśli. Natomiast, bo obawiam się, że no teraz on będzie brnął do końca, bo to wszystko zależy też od jego legitymacji. Także on też oparł tą wojnę, tak, o taką próbę wzmocnienia siebie, wpisania się w historię i niestety ten konflikt będzie trwał do momentu, myślę, co najmniej do momentu, kiedy on jakby przestanie być tym głównym politykiem Federacji Rosyjskiej. A być może kluczem do odpowiedzenia na pytanie postawione w tytule jest osoba Władimira Putina. Może to, że on nie rozumie, że potrzebne są przemiany, potrzeba jest zmiany stylu rządów na bardziej, powiedzmy, może demokratyczne albo bardziej liberalne. I też Putin nie rozumie, że inne kraje mogą nie chcieć tego ruskiego miru. Przecież czy ruskiego miru, czy ogólnie w jakiejkolwiek koncepcji podporządkowania w Federacji Rosyjskiej, gdyż po prostu Putin nie spodziewał się takiego oporu i chyba nie spodziewał się tego, że elity mogą mieć jakieś zastrzeżenia wewnątrz Rosji, prawda? Być może nie rozumie, że jeżeli nie dokona przemian wewnętrznych, to powstanie w Rosji chaos, może kolejna wielka smuta, może jakieś uzależnienie od Chin, a może po prostu Władimir Putin jest zbyt mocno umoczony w poprzednim systemie. Na pewno jest to osoba bardzo pracowita, jest to osoba, która posiadała i nadal pewnie posiada, ale może nie już w takim stopniu, no niesamowite zdolności polityczne.
Jest to osoba, która odniosła wielkie sukcesy i wewnątrz Rosji, i przede wszystkim na arenie międzynarodowej, bo no ja jestem jednak przeciwnikiem deprecjonowania Władimira Putina i wskazywania, że to jest po prostu złodziej, nieudacznik, jest to jeszcze marny oficer KGB, no to przepraszam bardzo, jeżeli opisujemy Władimira Putina tak negatywnymi cechami, no to w takim sensie jakim cudem doprowadził on do budowania Nord Streamu 1, do Nord Streamu 2, do podporządkowania znacznej części Europy i świata, tak? To jest niemożliwe. Ten człowiek, jak określił ostatnio profesor Hieronim Grale, ja tu podzielam, ten człowiek przerósł sam siebie, tak? Ten przerósł swoje możliwości przede wszystkim intelektualne, poznawcze, polityczne. Ten człowiek powinien po prostu, tak, no, jeżeli oczywiście Rosja miałaby funkcjonować w tym paradygmacie konserwatywno-liberalnym, czyli takim, jak nam się to przedstawia na Zachodzie, czyli doprowadził do wzmocnienia i społeczeństwa, i państwa po tej smucie jelcynowskiej po latach 90., on powinien po prostu odejść w jakimś momencie, przekazać władzę i doprowadzić do pewnego, tak, do pewnej odwilży. To i na ale to ja stawiam tezę, że on tego po prostu nie rozumie. No na to wiele, do 24, do 24 lutego wiele środowisk na to liczyło, wielu ekspertów nawet związanych z Kremlem. Natomiast no, są drugie tendencje, drugie frakcje, które uważają, że absolutnie w Rosji demokracja jest niemożliwa, są potrzebne rządy jednoosobowe albo takie rządy, gdzie mamy wąski krąg osób, wąski krąg decyzyjny, który widzi tylko wyłącznie Rosję w kategorii imperium, czyli państwa, które może narzucać określoną politykę, może sprawować supremację militarną, supremację siłową, no i godzić się na pewne mniejsze formy autonomiczne w ramach tego tworu. I ten człowiek też stał się, no, wpadł w pułapkę tego wszystkiego. Wpadł w pułapkę, uznał też pewnie, mając swoiste kompleksy, że Rosja jest w stanie rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym, gdyż Stany Zjednoczone wielokrotnie w jego ocenie tak lekceważyły jego uwagi co do prowadzenia globalnej polityki, że przede wszystkim kolektywny Zachód i Zachód dążył do zmiany władzy w Rosji, tak? Bo w elitach kremlowskich i w świadomości Władimira Putina jest takie pojęcie jak suwerenność wewnętrzna i każde wsparcie NGO-sa czy polityka wewnątrz Rosji z Zachodu jest traktowane jako agresja, jako akt agresji, także Rosjanie działają według zupełnie innych pojęć i ten konflikt ewoluował i obawiam się, że będzie ewoluował dalej, dopóki po prostu Władimir Putin nie odejdzie, czy w jakiś sposób inny nie zniknie, natomiast no, też doprowadził tak do eliminacji zupełnie rywali, tak? Tak naprawdę trudno jest tutaj szacować, kto by był następcą i jak to państwo miałoby dalej funkcjonować. To może spytamy bardziej o militaria, bo widzimy, że teraz Rosja chce wygrać tę wojnę potencjałem sił, prawda? A plan był inny, takiej wojny błyskawicznej. I ta wojna jednak pokazała słabość sił w Federacji Rosyjskiej, a wydaje mi się, że może nie wszyscy eksperci, ale przynajmniej większość mediów mówiła, tak kolokwialnie mówiąc, co to jest Rosja, ona może nas zgnieść, czytałem przed wojną newsy, że w 5 dni może być zajęty Kijów, a czy słusznie baliśmy się, czy słusznie cały świat się bał rosyjskiej inwazji, takiej konwencjonalnej, bo nie mówimy tutaj o ładunkach atomowych i tych większych, i tych mniejszych, czy być może to jest, to może rosyjska armia tak ma, czy nie nauczyło nas wydarzenia historyczne tego, że na przykład rosyjska armia jest słaba.
tutaj mam na myśli i wojnę krymską XIX wieku, wojnę polsko-bolszewicką, inwazję III Rzeszy w 1941 roku, wojnę w Afganistanie, czy też to, co powiedział Ryszard Kukliński amerykańskiemu wywiadowi, że jeżeli ma dojść do III wojny światowej, to Rosja może ją wygrać tylko z ataku, z zaskoczenia na północne Niemcy i Danię. Czy być może po prostu rosyjska armia bywa słaba i wystarczy, żeby ją odeprzeć, wystarczy nie mieć problemów wewnętrznych, mieć dobry wywiad i w sposób przemyślany stawić opór. Czy to nie jest nauczka dla wszystkich państw, dla mocarstw? Na początek taka uwaga, ja nie jestem ekspertem wojskowym, militarnym, tak? Ja tutaj nie chcę wchodzić w buty wojskowych, bo tak mamy... Ale tak jak pan mniej więcej... Taka uwaga, bo widzę, że mamy taką w Polsce tendencję, że ostatnio cywile próbują narzucać debatę wojskowym, chociaż też... Mówimy tutaj o specjalistycznym uzbrojeniu przy obronach. Tak, znaczy na pewno po pierwsze... Bać się Rosji, czy obawiać Rosji trzeba zawsze, tak? Bo wojna jest na pewien sposób takim wydarzeniem, można powiedzieć, sportowym, tak? Nawet dobry zawodnik czasami może w jakiejś próbie, na jakichś zawodach okazać się fatalnym zawodnikiem, zestresowanym, no i przede wszystkim może też kierować się złymi założeniami, tak, trenera. I widać, że wojna w Ukrainie, ona nie wpisuje się, tak, ona nie wpisuje się przede wszystkim w dotychczasowy schemat działań Władimira Putina, czy częściowo się wpisuje w dotychczasowe schematy działań Władimira Putina, przede wszystkim polityki Federacji Rosyjskiej, bo jeszcze raz ja to chcę dokładnie powiedzieć, że od listopada trwały intensywne naciski Federacji Rosyjskiej na to, żeby Kijów wdrożył, żeby Ukraina wdrożyła porozumienia mińskie. Więc ta ofensywa dyplomatyczna była realizowana i też ta ofensywa dyplomatyczna Rosji odnosiła jakieś skutki. No bo przecież Kreml nawet doprowadził do wielokrotnych spotkań i rozmów Władimira Putina nie tylko z przywódcami zachodnimi, ale europejskimi, ale też z Joe Bidenem. Tak? Rosja na pewien sposób sobie przywróciła taki status równorzędny dyplomatycznie Stanom Zjednoczonym przez te wszystkie rozmowy. Natomiast teraz już wiemy, że jednocześnie prowadzono przygotowania do ofensywy wojskowej, ale to było jednocześnie. Nie wiemy, co by się stało, jeżeli na przykład by zmuszono Kijów do podpisania takich dokumentów. Tak naprawdę nie wiemy, co by się wówczas wydarzyło. Też widzimy, jaka była postawa Berlina w pierwszych trzech dniach konfliktu. Tak? To jest też chyba jasne, choć mam wrażenie, że to niektórzy zaraz zapomną o tym. Natomiast armia rosyjska i w ogóle założenia strategiczne, politycy założyli, tak? Pewnie część wojskowych, ale politycy założyli, że państwo ukraińskie jest kruche, że jest zdecentralizowane, zregionalizowane, że ludność rosyjska jest tam tłamszona, że zdecydowany atak rakietowy, bombardowania lotnicze, tak, doprowadzą do zniszczenia infrastruktury wojskowej, tak, lotniczej, materiałowej, pojawią się dywersanci, opanują kluczowe punkty państwa ukraińskiego, władze zostaną zneutralizowane, kraj zostanie opanowany. Natomiast okazuje się... Mówimy tutaj o całej Ukrainie. Czy tak, tak. Mówimy o podporządkowaniu takim politycznym, czy bardziej... Znaczy mówimy o tym, co po wejściu miało być zneutralizowanie, dywersanci mieli wejść, po desancie miały dołączyć wojska, Kijów opanowany, główne punkty opanowane, kraj znajduje się w szoku, ludność nagle myśli, Boże, bo też tu tyle lat płaciliśmy podatki, a jednak ci korupcjonierzy z Kijowa to wszystko ukradli, państwo się rozpadło w 3 dni. To też było takie założenie, tak? Władz Federacji Rosyjskiej. Ten plan nie wypalił z wielu powodów, tak? No też z powodu przygotowań Ukrainy. Okazuje się, że armia rosyjska również ma określone problemy. Przede wszystkim już widać, że ogromne problemy korupcyjne,
Okazuje się, że do wielu jednostek nie docierało najnowsze uzbrojenie albo nie były one modernizowane przez lata. Pieniądze w różny sposób wypływały i to teraz odnosi skutek. Natomiast no, też nie możemy powiedzieć w ten sposób, że nie możemy się obawiać, że ta armia rosyjska i to państwo nie było przygotowane. Być może ono było przygotowane na zupełnie inny scenariusz, na zupełnie inną sytuację polityczną, również w Ukrainie. I to, że się nie udało, wynika przede wszystkim no, z błędów na poziomie centralnym, tak, z błędów takich, gdzie założono, że Ukraina szybciej padnie. I tutaj trzeba przede wszystkim wyalienowania Władimira Putina, z wyalienowania Kremla, no bo to jest naprawdę sytuacja niebywała, taka, że nagle w dniu inwazji w Rosji, w wielu środowiskach, nawet środowiskach, które na przykład uznawały się za patriotyczne, państwowe czy lojalistyczne, i te środowiska z jednej strony popierały Władimira Putina, jeśli on realizował ich postulaty, ale z drugiej strony na przykład te środowiska sprzeciwiały się ograniczeniom wolności politycznej, no one były szokowane, tak, bo szokowane tym, że inwazja na taką skalę jest zrobiona w sposób nagły, że społeczeństwo nie jest przygotowane, nawet zwolennicy Kremla są nieprzygotowani, tak? I nawet dotychczasowi zwolennicy Władimira Putina, czy tacy neutralni zwolennicy, wskazywali, że to się wydarzyło. Nawet nie zdążyliśmy przygotować tego społeczeństwa do konfliktu, nawet w ten sposób, żeby były jakieś lokalne akcje wsparcia żołnierzy, zbiórka dla żywności, jedzenia, jakaś akcja propagandowa, wysyłania kartek dla żołnierzy. Tego w ogóle nie było. Tego nie było takiego naturalnego wsparcia, tylko Władimir Putin podjął decyzję w swoim stylu na pewien sposób. Czyli Władimir Putin zawsze lubił tak dokonywać operacje specjalne. To było widać po Kazachstanie, widać było po wojnie karabaskiej, widać było po Syrii. Nagłe wysyłanie tak oddziałów specjalnych wojsk, wystrzelanie rakiet, na przykład tych kalibrów z Morza Kaspijskiego, to wszystko widzieliśmy też na Ukrainie. Natomiast no, Władimir Putin nie przygotował się do wielkiej wojny, nie przygotował się do wielkiego konfliktu, liczył na upadek Ukrainy. To też wynikało z jego założeń aksjologicznych i być może założeń aksjologicznych otoczenia, że Ukraina jest takim państwem upadłym, że jest państwem sezonowym, że jest państwem, które powstało na gruzach Majdanu, państwem, które bazuje wyłącznie na wsparciu i odwołaniu się do związku ze strukturami zachodnimi, państwo, które nie powstało w sposób organiczny, bo według jego mniemania Ukraina w sposób organiczny może tylko funkcjonować jako część tego trójjedynego narodu. I to wszystko zebrało swoje żniwo. Z drugiej strony on też uważał, że, bo też widział, że w Rosji były rozmaite nastroje, rozmaite postawy, rozmaite perspektywy Ukrainy. Też było wiele ludzi, nawet w opozycji, chociażby Nawalny, nie tylko, którzy uważali, że Ukraina może istnieć jako odrębne, niezależne państwo, ale powinna w jakiś sposób też uwzględniać interesy rosyjskie, czyli na przykład ludność rosyjskojęzyczna, czy język rosyjski powinien być w jakiś sposób funkcjonować, a Krym najlepiej to powinien być rosyjski, tak? Czyli też Władimir Putin powziął decyzję na pewien sposób tak, że wciągnął Rosję w konflikt, tak? W konflikt taki, żeby przyszli, żeby nawet jego następcy, żeby społeczeństwo rosyjskie, jego elity nie mogły wyjść z tego konfliktu inaczej, jak chociażby przez częściowe podporządkowanie sobie Ukrainy, albo zneutralizowanie, albo wydarcie części terytorium. Też, no i tu zmieszało się u niego naprawdę wiele, wiele rzeczy i w tych dniach się wiele zmieszało. No bo proszę Państwa, to też jest szalenie ciekawe, że
w pierwszych 3 dniach, jak nawet ja rozmawiałem z jakimiś zwolennikami Kremla, czy przedstawicielami mediów rosyjskich, takich prokremlowskich, twardo stojących, tak, no to był taki triumfalizm, że zajmujemy całą Ukrainę, zmieniamy władzę, następnie to ewoluowało, być może powstał jakiś taki pomysł zrobienia nowej Bośni i Hercegowiny, a teraz jak ta ofensywa nie idzie, nagle znowu zwróciły kolejne pomysły, być może oderwanie wschodniej Ukrainy, włączenie jej do Rosji, zostawienie części Ukrainy zachodniej, także widać, że fiasko planów wojennych, czy to, co się dzieje na placu boju, będzie teraz wpływało na konkretne rozwiązania polityczne i ideologiczne. To jest bardzo istotne w tym momencie. Może zadajmy jakieś pytanie z czatu, a może zadajmy pytanie pana Asfafa, tak się przedstawił na czacie. Dlaczego Rosja nie odcina Ukrainy od dostaw broni od Polski? Czy ma taką możliwość w ogóle? Tak to pytam ja sam. Przepraszam, bo tu coś z głosem. Czy Rosja, dlaczego nie odcina? Dlaczego Rosja nie odcina Ukrainy od Polski od dostaw broni? Tak zostało mi przekazane. Ja myślę, że jednak mimo wszystko Kreml trzyma się tej formuły, że obszar poradziecki, oczywiście z włączeniem państw bałtyckich, jest jego szczególną strefą wpływów, NATO nie powinno ingerować, ale konflikt dotyczy tego obszaru poradzieckiego i specjalnej strefy wpływów. Czyli Kreml również nie chce wchodzić na taki kurs kolizyjny, ostateczny, który mógłby doprowadzić do takiej już bezpośredniej eskalacji z NATO. To jest moim zdaniem bardzo istotne i Kreml na razie się tego trzyma, dlatego też Polska prowadzi bardzo ostrożną politykę, bo też widzi postawę Stanów Zjednoczonych, która z jednej strony wskazuje na to, że jest przeciwna rewizjonizmowi Rosji, ale z drugiej strony Stany Zjednoczone na pewien sposób dla nich jest ten konflikt korzystny, tak? Bo oni też być może liczyli na to, że Rosja, no już jak już grozi, to już dobra, niech wchodzi na tą Ukrainę, niech tam traci siły. Wysyłanie broni przeciwpancernej wskazuje na to, jak też sugerują dla mnie niektórzy eksperci wojskowości, sugerują, że szykuje jakieś oddziały partyzanckie, quasi-partyzanckie, które miałyby te oddziały niszczyć. Być może liczą, czy na razie ważą się losy wojny, no bo na razie tak, ważą się losy Mariupola, ważą się losy Charkowa, tak, tutaj te dwie miasta są też celowo niszczone i Rosja tym samym pokazuje, że jeżeli nie będziecie się poddawać, jeżeli będziecie stawiać opór, to my będziemy postępować tak z kolejnymi miastami na Ukrainie, tak, to jest psychologiczne i wojenne zastraszenie. Z drugiej strony tak, mają na celu, chcą zlikwidować zgrupowanie w Donbasie. I są starcia wobec Kijowa. Podobno z tego, co mi mówią eksperci wojskowości, no Czernichów jest okrążony de facto i tam jest sytuacja też trudna, w Zaporożu jest sytuacja trudna. Więc na razie ten konflikt się waha, a być może kiedy będzie trzeba dokonać podziału Ukrainy i też żeby w miarę zyskało to chociażby chwilowe, no uznanie to może jest wielkie słowo, no być może właśnie no nie warto jeszcze sprowokować jakiegoś ostrego konfliktu na zachodzie Ukrainy, ale to są na razie, no mówię, spekulacje. Informacji jest i dużo, i mało o tym konflikcie, no ale mówię też, jakby widać, że wszyscy chcą się trzymać, zwłaszcza Stany Zjednoczone, Rosja, tych linii, granic NATO. Tutaj jeszcze została taka teza na czacie postawiona, że istnienie sowieckiego reżimu w XXI wieku, tak najprawdopodobniej zostało nazwane reżim Władimira Putina, to porażka Zachodu i zaoranie 50-letnich wysiłków prowadzenia zimnej wojny. Jak pan doktor odniesie się do takiej tezy? Znaczy, jeżeli tak już idziemy historycznie, to trzeba zwrócić uwagę, że problem Federacji Rosyjskiej, problem Rosji, Rosjan, zaczął się tak, to jest akurat mój taki obszar badawczy, dlatego ja też może czasami nadużywam tego, ale to jest rok 1917, to jest rewolucja lutowa, to jest pewne wydarzenie, które było efektem skumulowania się procesów demokratyzacyjnych, liberalizacyjnych w Imperium Rosyjskim. Tam podjęto próbę tak budowania z jednej strony państwa liberalnego, liberalno-konserwatywnego, ale też był drugi projekt socjalistyczny. Tak? I to wszystko upadło.
pod przewrotem bolszewickim. Potem była ogromna, krwawa wojna domowa, ale efektem tego właśnie przegranej wojny domowej przez białych, umiarkowanych socjalistów było to, że oni zostali wymordowani albo zmuszeni do wyjazdu z Rosji. Następnie były czystki leninowskie, stalinowskie i została fizycznie wymordowana tkanka ludzi, która ujmowała politykę w kategorii nie walki klas, nie walki międzyludzkiej, tylko takiej pewnego kompromisu i rywalizacji no niezbrojnej. No bo nawet w 17 roku konflikty rosyjsko-ukraińskie były rozwiązywane, no chociażby chwilowo, tak, na podstawie umów między rządem tymczasowym a ukraińską Centralną Radą. To była zupełnie inna jakość, tak. Oczywiście nie wiemy, jakby to się potoczyło, ale sama Federacja Rosyjska no, miała korzenie totalitarne. Jednak pomoc Zachodu być może była za słaba w latach 90. Być może no, nie było jakiejś koncepcji, nie było może możliwości, żeby to się inaczej potoczyło. I tak, to jest pewna klęska. Być może i teraz może kolejna klęska być taka, że nawet po Władimirze Putinie, skupiając się może, jeżeli system Federacji Rosyjskiej w jakiś sposób upadnie, rozleci się, tak, czy nastąpi jakaś dezorganizacja władzy centralnej, no też Zachód musi mieć jakiś pomysł na Rosję. To jest tak samo, jak miał pomysł na Japonię, miał pomysł na Trzecią Rzeszę, Niemcy, tak samo trzeba mieć pomysł tutaj na Rosję. To jest jednak państwo atomowe, państwo, które też rozwiązuje wiele problemów, jest pewnym też stabilizatorem w określonych regionach świata. Natomiast ten reżim, tak, no jest problemem i Zachód, no Zachód, nie wiem, zdał, nie zdał, to jest bardzo trudne. Myślę, że zobaczymy, jaki będzie wynik wojny. Dopiero jak coś się wyłoni z tej wojny, będzie można określać, czy jednak się pomyliliśmy. Na pewno polityka niemiecka miała właśnie ten cel, żeby zbudować więzy gospodarcze z Rosją, żeby zyskać tym samym wpływ na elity gospodarcze, elity polityczne Rosji, żeby spokojnie budować taką drogę cywilizacji tego reżimu. To była polityka Niemiec, tak, i polityka takiej myślenia życzeniowego, która w ogóle nie wypaliła. Z drugiej strony była i jest, może w mniejszym stopniu, polityka życzeniowa i republikanów i demokratów, która wskazywała, że Rosja jest jakimś potencjalnym sojusznikiem w walce z Chinami. Także to wszystko funkcjonuje i zobaczymy, na pewno jest problem w Federacji Rosyjskiej aktualnie w tych dniach z tym, żeby uznać państwa sąsiadujące jako podmioty mające prawo do egzystencji, mające prawo do współpracy z innymi podmiotami, jako podmioty, które też czasami mogą się sprzeciwiać Federacji Rosyjskiej w określonych jej politykach. I to jest problem mentalny, problem rosyjskich elit politycznych, rosyjskiego społeczeństwa i rosyjskich decydentów. I jeżeli my tego nie zmienimy, czy nie wpłyniemy na zmianę tego, to będzie nasza klęska, bo tutaj geopolityka no, kończy swój byt. Jednak widzimy, że Władimir Putin kieruje się no nie tylko potrzebą chwili, taką realnym interesem politycznym i chęcią utrzymania, ale też Władimir Putin kieruje się ideami, a idea może doprowadzić do tragedii. Teraz no ta idea doprowadziła no do tragedii Ukrainy. Tak powiem szczerze, do końca nie wiem, jakie pytanie mam zadać, gdyż mam tu sporo pytań z czatu i mam też swoje pytania, ale może jeszcze jedno pytanie z czatu zadajmy. Właśnie o tę ideę Władimira Putina. Przez kogo Rosja mogła zostać zainspirowana do wkroczenia do Ukrainy? Prawdopodobnie tutaj chodzi o koncepcję, o poszczególnych teoretyków, myślicieli. Pierwsze, my też nie możemy przeceniać Władimira Putina, jeśli chodzi o jego zdolności czasowe, zdolności takie percepcyjne, jeżeli chodzi o chłonięcie. Tak? Podobno on dużo czyta, dużo w sposób eklektyczny ma dostęp do archiwów, ale sam Aleksander Dugin powiedział, że no Władimir Putin nie jest intelektualistą, tak? I nie ma też czasu na czytanie. Władimir Putin jest też politykiem,
który po prostu był określonym funkcjonariuszem służb specjalnych, był urzędnikiem, był osobą związaną z państwem, przyszedł do władzy w okresie niezwykle trudnym dla państwa i przez całe zarządzanie tak potężnym państwem, jakim jest Federacja Rosyjska, to jest trudne zadanie. Tutaj też czasami nie mamy na taką pracę czytelniczą, tak, czy intelektualną. To jest zupełnie inny kazus niż Lenin. Tak? Lenin, kiedy przyszedł w Rosji do władzy, był już na pewien sposób ukształtowany, tak, ideologicznie, intelektualnie, literacko. Lenin przyszedł z ogromnym dorobkiem, tak, do władzy. Natomiast Władimir Putin nie, i on cały czas, tak, spotykał się z różnymi ideami, koncepcjami, i to się u niego przez lata zmieniało. Wynikało to z ludzi, których napotkał w danym etapie sprawowania władzy, wynikało z określonego momentu politycznego. I Władimir Putin tak naprawdę z jednej strony, można powiedzieć, jest antyleninistą, jest antybolszewikiem, w tym sensie, jeżeli chodzi o przekazanie formalno-prawne, administracyjne ziem, tak, dawnego Imperium Rosyjskiego dla właśnie Białorusi, tak, znaczy dla Ukrainy, Białorusi, tak, Kazachstanu, to jest tym podmiotom w Azji Centralnej, to jest właśnie jego taka percepcja właśnie eklektyczna. Traktuje Lenina jako człowieka, który był sponsorowany przez obce państwa, żył na garnuszek, tak, żył w obcych państwach, był przetransportowany w czasie konfliktu zbrojnego do Rosji przez terytorium innego państwa i z pomocą innego państwa. Był przede wszystkim rewolucjonistą, no a to już podburza legitymację, tak? Więc w tym zakresie Władimir Putin inspirował się Imperium Rosyjskim i Ruchem Białym. Z drugiej strony, no, zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, traktowane jako nie zwycięstwo Stalina, ale jako zwycięstwo narodu, ludu Rosji, tak, radzieckiego, jest traktowane jako sukces, jest jakoś tylko przekute w ideę jedności. Także bardzo, bardzo wiele, tak, Władimir Putin brał z tego dorobku, tak jak mówię, ale też nie można tego przeceniać, bo on nie ma czasu na, nie miał czasu na tak aktywne studiowanie, a teraz on chce sam kreować te losy, te dzieje. Mówi się o Linie, tak, ale tam był i Dugin, i był Surkow, i w pewnym momencie i Bierdajewa wspominał, więc jest to osoba o takim, no, choć co najmniej podstawowym backgroundzie, jeżeli chodzi o znajomość, tak, rosyjskiej filozofii, rosyjskiej historii państwa, służb specjalnych, czy też tego otoczenia, które funkcjonuje. Ja bym się jeszcze chciał dopytać, tak bardziej jeszcze pociągnijmy temat Putina. Jak to się stało, że Putin w 2000 roku przejmuje władzę, człowiek ze służb i człowiek ze stosunkowo małym doświadczeniem w polityce na najwyższym szczeblu, i jednak tę Rosję odbudowywuje? Czy to kwestia samych cech Władimira Putina, czy też, powiedzmy, dobrej koniunktury, wzrostu cen gazu i ropy? Czy bez tego udałoby mu się to, tę Rosję odbudować po smucie jelcynowskiej? Znaczy, na pewno moment był korzystny, on był trudny. No, na tle schorowanego, niedomagającego, powoli odsuwanego od realnych decyzji Jelcyna, osoba stosunkowo młoda, stosunkowo obeznana w funkcjonowaniu aparatu centralnego na poziomie centralnym, osoba chytra, osoba o takich poglądach jeszcze otwartych, osoba z otoczenia Sobczaka, osoba taka ożywcza, tak, zapewniła przede wszystkim już sukces wizualny, tak, sukces wizualny, taki sukces, który się przyłożył na sukces polityczny. No, był politykiem, któremu przekazano władzę. On nie był politykiem, który władzę zdobył, jak Aleksander Łukaszenka chociażby, tak, w wyborach demokratycznych. On był, na początek pełnił funkcję, tak, a dopiero później obejmował tę funkcję, startował w wyborach, a następne wybory były kontrolowane
To jest postać zdecydowana. To jest ostatnio jeden z analityków rosyjskich, Aleksander Baunow, stwierdził, że to jest osoba, której się do tej pory wszystko prawie udawało w polityce, przede wszystkim zagranicznej, tak? Według oczywiście założenia Władimira Putina. To jest człowiek, który wykorzystując pewne zmęczenie społeczeństwa w lat 90., bierność społeczeństwa czy słabość swoich rywalów politycznych, to jest człowiek, który skupił w swoim ręku wszystkie najważniejsze decyzje w państwie rosyjskim. To jest, można powiedzieć, człowiek, który doszedł na sam szczyt i stał się, no, znalazł się też w pułapce tego, tak, tego swojego sukcesu, bo teraz naprawdę jest trudno, nie wiadomo tak, z kim on dokładnie współpracuje, kto dostarcza mu te informacje, czy te informacje nie są preparowane, kto wspiera go też tak intelektualnie, kto go wspiera tak moralnie w tych najważniejszych decyzjach. No, ale widać, że jest to osoba no, niezwykle przekonana i z temperamentem. Ja osobiście mam duże problemy w ocenie Władimira Putina, ponieważ no, nie posiadam wiarygodnych informacji, jak chyba większość z nas, tak? Natomiast informacje o tym, że jest to osoba kierująca się tylko wyłącznie prywatnym interesem, tylko i wyłącznie władzą, tylko wyłącznie korupcją, pieniędzmi, no, nie wytrzymuje według mnie no, racji bytu taka teza, bo ona no, by przeczyła by tym decyzjom i tyle. No. Czy jeszcze coś mogę dodać, to proszę pytać. To znaczy jeszcze chciałbym się dopytać o oligarchów, gdyż ja nie mogę pojąć, jak Władimir Putin mógł przejąć władzę na przełomie lat 90. i 2000, przejąć pełnię władzy w kilka lat w ten sposób, że jakoś opanował tych oligarchów mających zajęcy na ogromne wpływy, mogących wszystkich kupić, zastraszyć. I jak to się rozwijało w relacje z oligarchami w następnych latach i jak jest teraz? Na ile Władimir Putin na nich polega i kto teraz ma konkretnie największe wpływy na Kremlu, poza oczywiście Władimirem Putinem, poza, nie wiem, ministrem Szojgu? Znaczy, o ile oligarchia czy procesy takiej oligarchizacji gospodarki w latach 90. polegały na tym, że majątek państwowy, tak, czy majątek po Związku Radzieckim przechodził na prywatne własności, na prywatne spółki, to Władimir Putin doprowadził różnymi sposobami, różnymi drogami, żeby ten majątek został skumulowany w rękach państwowych, czy podporządkowany przez państwo, nadzorowany przez państwo. Władimir Putin stworzył ogromny sektor korporacji państwowych. To jest bardzo istotne, czyli państwo zyskało wpływ na główne sfery gospodarcze i tu oczywiście to mu sprzyjało opanowanie, pozyskanie tak, i wywodzenie się z aparatu przede wszystkim siłowego. Tak, to było kluczowe. Ceny surowców oczywiście i koniunktury na surowce to sprzyjały, to umożliwiało zapewnienie określonego bytu dla reszty społeczeństwa rosyjskiego, zwłaszcza realizację programów socjalnych, bo te programy socjalne Federacji Rosyjskiej, one na pewnym etapie, one nie odbiegały od tych wskaźników na Zachodzie, bo tak zwany materyński kapitał, czyli to rosyjskie 500+, ono się pojawiło o wiele wcześniej niż w Polsce i osoby, u której rodziło się dziecko, drugie otrzymywała około 40 tysięcy złotych, tylko te pieniądze można było wykorzystać na przykład na remont mieszkania albo na edukację dziecka, czyli trzeba było pokazać jakieś faktury, oczywiście, żeby te pieniądze nie były przeznaczone na konsumpcję. Czyli też ta gospodarka putinowska, no z jednej strony oczywiście opierała się na państwowych korporacjach, na swoich oligarkach, czy na swoich przedsiębiorcach, na swoich zaufanych ludziach,
którzy nadzorowali te procesy i też kumulowali ten majątek, ale z drugiej strony pewne transfery finansowe do społeczeństwa były realizowane i to też wpływało. Władimir Putin zapewnił stabilność i przede wszystkim regularność wypłaty świadczeń socjalnych i w ostatnich latach te świadczenia socjalne w znacznej liczbie, chociaż moim zdaniem oczywiście byłoby potrzeba realizować tego więcej, tak, i to by jeszcze bardziej wzmocniło jego pozycję, no były realizowane przede wszystkim do osób, które, do nawet szczególnie do matek, których mężowie opuścili dla takich rodzin, czyli ta polityka socjalna również balansowała te negatywne tendencje. Natomiast no też Rosja i jej gospodarka, no na to trzeba też spojrzeć w ten sposób, że to jest państwo i małe i duże. No bo tak naprawdę 145 milionów Rosjan to jest 3 razy więcej niż Polska, tak? Czyli jeżeli uwzględnimy, tak, ogólnie mówiąc sektor siłowy, taki bez armii, no to tam 3,5 miliona osób, które miały zagwarantowany określony byt, możliwość rozwoju i świadczenia. Do tego dochodzi do tego milionowa armia, tak, z administracją i tak dalej. Do tego dochodzą, tak, urzędnicy centralni, rodziny urzędników centralnych. Do tego dochodzą osoby, które mogły spokojnie rozwijać kontakty z Zachodem, realizować różne przedsiębiorstwo, czyli naprawdę, no oczywiście te największe miasta żyły na większym poziomie, to ten różnica pomiędzy majątkami występowała, ale też Rosjanie nie żyli na złym poziomie, tak, zwłaszcza przed 2014 rokiem, czy nawet w ostatnim czasie, tak, no bo też wskaźnikiem tego jest to, że przecież najmniej opłacalne prace były wykonywane przez emigrantów, są wykonywane przez emigrantów z Kaukazu i z Azji Centralnej, więc to poparcie ten określony byt, tak, zapewnienie bytu dla obywateli Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony aparat przymusu i pacyfikacja, błyskawiczna pacyfikacja niezadowolenia i szybka eliminacja konkurentów, plus przywrócenie godności z bycia czy to mocarstwem, czy to imperium, czy to państwem, które też jest w stanie narzucać innym państwom swoje zdanie i bronić swojego zdania, sprawiło, że przez ileś lat ten system trwał i dalej trwa i teraz pytanie, w jakim kierunku on będzie zmierzał, czy on pójdzie w takim teraz kierunku szowinistycznym, wielkoruskim, nacjonalistycznym, gdzie Władimir Putin i elity rosyjskie powiedzą, że wytrzymamy teraz ten nacisk, no bo z jednej strony na razie wysokie ceny surowców pozwoliły nam, tak, zbalansować budżet, znacjonalizujemy czy skonfiskujemy ten biznes zachodni, który jest w Rosji, tym samym nadrobimy te straty wynikające z blokowania, zamrożenia rezerw na Zachodzie. Będziemy kontrolowani Białoruś, będziemy kontrolowani Ukrainę, ale to pytanie, czy całą, czy część. Będziemy kontrolowali Kaukaz Południowy, będziemy kontrolowali Azję Centralną i na razie jest to zrealizowany plan zachowania Rosji jako mocarstwa liczącego się w świecie, mamy broń atomową i będziemy szachować i będziemy nic o nas bez nas, czyli też na świecie, jeżeli coś będą potrzebowali, będą się na pewno w jakiś sposób liczyć z naszym zdaniem, no bo mamy bombę atomową, a z drugiej strony na pewno jeżeli ten konflikt będzie eskalował, jeżeli ten konflikt z Ukrainą stanie zamrożony, to na pewno dojdzie do testowania NATO w ten sposób, że już w pierwszym tygodniu konfliktu rosyjski jastrzębie, rosyjscy tacy publicyści, którzy są albo głęboko wierzą w ideę imperialnej, mocarstwowej Rosji, ja już widziałem 3 artykuły wskazujące na możliwość, czy też na groźbę eskalacji, czy jakiegoś incydentu nawet zbrojnego na granicy Polski i Kaliningradu, czy Łotwy i Rosji. Więc widzimy, że to jest wszystko bardzo niebezpieczne i to wszystko zależy teraz od przebiegu konfliktu ukraińskiego, no i przede wszystkim od sytuacji w samej Rosji. No właśnie spytajmy się o kierunek tego, jak rozwinie się sytuacja z Rosją. Pytanie z czatu od pani Tyny. Czy możliwa jest sytuacja, w której Rosja jest silna i dobrze funkcjonuje, ale nie zagraża sąsiednim krajom? Innymi słowy, czy możliwe jest przekierowanie ambicji jej elit na inne obszary niż podboje?
Ja myślę, że to było realne i być może jest jeszcze realne. Na to zwracało uwagę wiele środowisk Federacji Rosyjskiej, chociażby skupione wokół Carnegie Moskwa, Echa Moskwy, Niezawisłej Gazety, tak, Nowej Gazety, która jeszcze funkcjonuje, że zatrzymajmy się w tych granicach, jakich jesteśmy. Mamy ogromny potencjał terytorialny, surowcowy, nawet ludnościowy. Samo soft power Rosji nie jest źle, bo Rosja jakoś zawsze jest skojarzona z jakąś tam wódką, niedźwiedziem. Gazprom przecież widnieje na meczach Ligi Mistrzów. Także pożegnajmy się z takim rewizjonizmem, pożegnajmy się z hasłami o zgniłym Zachodzie, z tą konkurencją. I wiele środowisk, ja mam wrażenie, że ono liczyło czy zakładało, że po Władimirze Putinie być może takie coś nastąpi. Także odmłodzenie przede wszystkim aparatu politycznego i administracyjnego, tak urzędniczego, doprowadzi do tego, że pokolenie to przed 40, które obejmie kiedyś władzę, ono w ten sposób będzie patrzeć na Rosję. Tak? I natomiast no, Władimir Putin wykonał manewr inny. No, już powiedzieliśmy sobie, tak, jakie czynniki na to wpłynęły, natomiast ta jego decyzja może doprowadzić do tego, że ludzie, którzy są teraz w aparacie państwa, którzy skończyli 30 lat, 40, którzy być może byli rozpatrywani jako właśnie ludzie, którzy będą budować inną Rosję, teraz zostaną wciągnięci w wojnę w Ukrainie, w zbrodnie na Ukrainie, wciągnięci w tą rywalizację z Zachodem morderczą i będą siłą rzeczy w przyszłości, nawet po zmianie władzy, czy jakiejś kontrolowanej zmiany władzy, będą bronić tej polityki, będą bronić tego, co Rosja być może co już wyszarpała, czy wyszarpie, tak? Także natomiast w Rosji też uwierzono, w Rosji uwierzono i Władimir Putin w to uwierzył. To jest jedna z przyczyn decyzji o inwazji, że Zachód jest zgniły, że demokracja liberalna upada, że Zachód jest skorumpowany, że na przykład są tacy politycy jak Viktor Orban, którzy myślą tylko o swoim interesie, o swoim państwie narodowym. Viktor Orban jest w stanie opuścić NATO, Unię Europejską, jeżeli miał w tym interes, że jemu zależy na przykład tam na Węgrach, na Ukrainie, że tacy, oczywiście to jest perspektywa rosyjska, tak? Na Orbanie były i są wielkie nadzieje w Moskwie, tak? Wczoraj czytam, że Orban maładiec, fajnie, że sprzeciwiasz się teraz tym nałożeniu sankcji na surowce, mądry polityk, tak, to było takie wieloletnie też wzmacnianie, z jednej strony wzmacnianie tej narracji w Polsce i na Zachodzie, ale też w samej Rosji, że Europa to same geje, że to są osoby niezdolne do bronienia swojej ojczyzny, że Stany Zjednoczone przynoszą wyłącznie destrukcję i też na pewien sposób Rosjanie w to uwierzyli, tak? I to jest pewien, żyjąc w pewnej bańce, czy też w takim wyalienowaniu, a tak się też żyje na Kremlu, to doprowadziło do uznania, że to jest czas na konfrontację z Zachodem, a Zachód sam nie jest monolitem, a nawet Niemcy chętnie pozbędą się tej kurateli zachodniej, amerykańskiej. Natomiast problem jest taki, że też polityka historyczna Federacji Rosyjskiej była prowadzona w ten sposób, że z Imperium Rosyjskiego, czy z tego czasu sprzed 1917 roku wycinano to wszystko, co świadczyło, że Rosja może być państwem demokratycznym, liberalnym, gdzie jednostka będzie wysuwana na pierwsze miejsce w relacjach z państwem, że będzie państwem praworządnym, to usuwano, wskazywano mylnie, nawet w filmach, w serialach historycznych, tak, na przykład Krylia Skrzydła Imperium, tam rewolucja lutowa, czy postać Milukowa, no przedstawiają jako idiotów tych ludzi, przedstawiają idiotów jako tych polityków, czy nawet konserwatystów, którzy chcieli ograniczyć władzę cara Mikołaja jako osoby niezdolne do chronienia interesów Rosji. I to jest duży błąd, tak? I to jest intelektualny problem i moralny problem. No bo jeżeli wycinamy z własnej historii osoby, którym leżało na sercu zarówno dobro Rosji,
jak i dobro też jednostki, też, też możliwość podjęcia kolektywnej decyzji. No z drugiej strony też krytykujemy Lenina, ale no już chwalimy go za zachowanie imperium, to tworzy furtkę dla funkcjonowania środowisk, które uważają, że a, może ten Stalin nie był najgorszy, może ten Lenin nie był najgorszy. I na przykład problem ze Stalinem w obecnej Rosji jest taki, nie, to nie Kreml spowodował, że Stalin jest rehabilitowany. Nie, nie, w znacznym stopniu ten proces jest oddolny. To tęsknota za rządami silnej ręki, tęsknota za rzekomą rozprawą z oligarchami, ze złodziejami, z złymi urzędnikami, tęsknota za taką nadsprawczością powoduje, że tego właśnie Stalina też od dołu przywracają, a Kreml jako taki arbiter, czy Władimir Putin jako taki arbiter wpatrujący się w nastroje społeczne patrzy, co jest dla niego korzystne, jako taki też polityk, zwierzę polityczne, tak? I mówi, aha, Stalina, tak? No dobra, z jednej strony i Władimir Putin z jednej strony wspierał organizacje, które zajmowały się, tak, czczeniem pamięci ofiar zbrodni stalinowskich, ale z drugiej strony Kreml też miał kuratelę nad środowiskami, które zajmowały się taką wzmocnieniem pamięci o tej przeszłości imperialnej. I to jest duży problem. I jest jeszcze to jest najgorsze, że system Federacji Rosyjskiej polityczny, on jest o wiele bardziej zamknięty i niedemokratyczny niż system polityczny carskiej Rosji. To jest też duży problem. Jedynie jest nadzieja w tym, że społeczeństwo dzięki warunkom cyfrowym będzie miało możliwość oglądania innych treści, tak? I przez to będzie oglądało, jak wygląda to wszystko na Zachodzie i będzie miało możliwość wdrożenia tych warunków u siebie. No ale jest też drugie ryzyko, tak? Że poprzez, i widzimy, to się Kremlowi opłaciło, bo nawet wykreowanie 20, znaczy 30 takich procent ultrasów za pomocą mediów społecznościowych, telewizji, propagandy cyfrowej sprawia, że to jest taki rdzeń trzymania władzy. Jak powiedziałem, władza Federacji Rosyjskiej tej ludności nie ma aż tak dużo. Jeżeli mamy tak dobrze usytuowanych, ustawionych funkcjonariuszy porządkowych, to oni zrobią porządek i po prostu Federacja Rosyjska, elity, społeczeństwo musi się pozbyć kompleksów i nie wiem właśnie, ja sam, proszę Państwa, w ostatnich 3 tygodniach, ja sam jestem zmęczony tym wszystkim na dzisiaj w czasie tego spotkania. Od 3 tygodni też intensywnie rozmawiamy z Ukraińcami, z Rosjanami z różnych środowisk i uczonymi zachodnimi. Jesteśmy zmęczeni, no w sensie wszyscy zastanawiamy się, jak może z tego wyjść, co będzie dalej, ale nie ma na to jednej odpowiedzi, no bo też od Rosjan słyszę, no daj Boże, ktoś by, znaczy to nie po chrześcijańsku, ale niech mógł tam ktoś do herbaty coś dosypie, tak? No dobra, dosypię mu do herbaty, ale co dalej? Czy będzie pojawić się jakaś siła polityczna, która dokona deputinizacji, czy doprowadzi do wyjścia wojsk z Ukrainy? No, a przede wszystkim Rosja ma broń jądrową. To jest najgorszy problem. No właśnie, co dalej? Bo tak troszkę odeszliśmy od tematu przewodniego, więc zadam pytanie z czatu i je sam uzupełnię. Czy jest nadzieja na szybkie zakończenie wojny, pyta Marek Śledziewski. I ja dopytam jeszcze, jakie są możliwe scenariusze zakończenia konfliktu oraz ewentualne konsekwencje właśnie dla samej Rosji, ale i Ukrainy, Paktu Północnoatlantyckiego i całego systemu bezpieczeństwa światowego? Przede wszystkim Władimir Putin nie może zakończyć tego konfliktu w momencie, kiedy nie będzie miał jakichś sukcesów, które może pokazać dla swojego społeczeństwa, dla swoich obywateli. I dopiero kiedy on pokaże, tak, słuchajcie, straty są ogromne, sankcje są bezprecedensowe, nastąpiła też nieprzewidziana wojna ekonomiczna, ale z drugiej strony macie Odessę, macie Cherson, macie tutaj Zaporoże, a za kilkanaście lat ten Zachód też się zmieni, albo my ich zagłodzimy, albo jakoś się to wszystko ułoży, więc może wtedy będzie też jakaś tendencja do zakończenia tej wojny. Pytanie oczywiście,
na ile Ukraina wytrzyma. Na razie to bardzo dobrze się broni, no bo też na Ukrainie walczą, jak eksperci wskazują, i siły zbrojne Ukrainy, walczą wojska pogranicza, walczy OSBU, walczy Gwardia Narodowa, walczy obrona terytorialna, walczy policja. To też jest ogromna siła, to ogromna siła, która może zadawać ogromne straty. Więc wojna na razie będzie toczona do tego momentu. Oczywiście to zależy też, czy nie zajdzie jakiś zamach pałacowy, czy inne nieprzewidziane wydarzenie, no bo polityka jest rzeczą też, a zwłaszcza rosyjska, że czasami mogą takie wydarzenia zajść, do tego momentu, kiedy Władimir Putin uzna ewentualnie, że ma nawet przy wielkim oporze, że może pokazać jakiś sukces dla Rosjan. No, więc jest ryzyko albo, że ten konflikt będzie lekko zamrożony, że wojska zatrzymają się na jakiejś linii rozgraniczenia, to będzie też przedstawione w Rosji jako sukces, ale z drugiej strony będzie ryzyko dalszej eskalacji, dalszej wojny z Ukrainą, być może z Zachodem, z kolektywnym Zachodem, z NATO, z Unią Europejską, także ja na razie jestem pesymistą i wolę być pesymistą, bo same nastroje Rosji wskazują, że społeczeństwo rosyjskie dało kredyt Putinowi na 2-3 miesiące, żeby jakieś te sukcesy w tej wojnie pokazał, tak? Rosjanie też są oszczędzeni propagandą różnego szczebla i myślę, że to też jest pytanie, być może jak tych sukcesów nie będzie, no to coś tam ruszy. Natomiast no, na razie trwa no, mordercza wojna i tak jak powiedziałem, na razie to armaty decydują, tak, w tym konflikcie. To znaczy moim zdaniem co do tego kredytu zaufania dużo zależy jeszcze od kredytu zaufania Ukraińców, przecież samych cywili, przecież oni już dziesiątkami, tysiącami giną i także pewnego być może kredytu zaufania do Ukrainy organizacji międzynarodowych, NATO, potem światowych, Ameryki, Turcji, być może w pewnym momencie też wsparcie Zachodu się skończy. No tak, wie pan, no też jest sprawa taka. No, to też i od tego zależy, czy między innymi, czy Rosja wygra tę wojnę i na ile ją wygra. Tak, jest kwestia taka, co dalej, nawet jeżeli osiągnie jakiś sukces terytorialne czy rozejmowe, no pytanie, co dalej z reżimem politycznym Federacji Rosyjskiej, tak, no bo utrzymywać wszystko na strachu, utrzymywać wszystko na wysokim poziomie represji, utrzymywać na poziomie takiej nacjonalistycznej, szalonej narracji, też jest trudno, czy to też jest niemożliwe, dlatego na razie czasami może nawet słyszymy jakieś śmiechy w reakcji takiej, że no bo padają głosy w Rosji, w propagandzie, że no może będziemy drugim Iranem, tak? A eksperci mówią, nie, no jak, to niemożliwe, żeby Rosja była drugim Iranem, ale to, no wiele scenariuszy jest możliwych, natomiast no też jest pytanie o kondycję Zachodu, tak? Czy Zachód jest w stanie wspierać moralnie, informacyjnie, przede wszystkim militarnie, tak? I szczególnie Stany Zjednoczone, bo do tej pory ta pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest ważna, jest znaczna, ale to nie jest jeszcze jakaś taka pomoc militarna, która, żebyśmy powiedzieli wow, tak? I też niestety, ale wielu ekspertów wskazuje, że Władimir Putin jest nieprzewidywalny w tym sensie, że ja jestem daleki od tej teorii, że może rzucić tak bombę atomową na jakiś punkt w Ukrainie, ale no to nie jest już zerowe, tak? Znaczy w sensie takie twierdzenie, chodzi o realność, to nie jest już niemożliwe, tak? I zrównanie czy bombardowanie jakichś miast, tym bardziej, że dochodzą wiarygodne głosy ekspertów, że Rosjanie strzelają do karetek wojskowych, tak? No w ogóle do karetek, strzelają do celów cywilnych. No to jest już, czyli wojna z każdym dniem przekracza jakieś progi. Progi takie, nazwijmy to o ile w ogóle można mówić, że wojna jest cywilizowana, ale ta wojna przekracza już pewne standardy, jak przede wszystkim nawet na państwa europejskie. I naprawdę nie wiemy też, co będzie dalej, czy też nie wiemy, jak o reakcję rosyjskiego społeczeństwa, bo to mogą być różne reakcje. Z jednej strony jest rosyjskie społeczeństwo może uznać, tak, że widząc straty, widząc konsekwencje i widząc brak sukcesów, może zacząć się buntować, może zacząć jakiś opór, krytyczne komentarze, ale może być też reakcja odwrotna. Może na przykład być tak, że ludzie będą uznają, że mordują tam naszych,
to jest niesłuszne i nawet może decyzja była o inwazji niesłuszna, no ale trzeba teraz doprowadzić tą sprawę do końca, żeby Rosja się nie rozpadła, no bo w Rosji sama jakby pozycja Rosjan wobec Ukrainy jest skomplikowana. Ja też znam wiele bardzo osób, które na przykład uznały, że Krym nawet takich, można powiedzieć, na standardy rosyjskie, bardzo prozachodnich, bardzo liberalnych, ale wiele osób na przykład uważa, że Krym jest rosyjski i koniec, i na przykład w Donbasie powinna być autonomia, natomiast sprzeciwiają się decyzji o inwazji, także badać nastroje społeczne Federacji Rosyjskiej jest bardzo trudno, tak, no bo wysoki poziom propagandy, wzmożenie patriotyczno-imperialne, no i przede wszystkim represje. Władimir Putin też się przygotowywał do tego, bo w ostatnich 2 latach wprowadzono regulacje, na przykład na uczelniach rosyjskich, gdzie naukowcy z Rosji musieli tak raportować, czy są zmuszeni do raportowania, z jakimi organizacjami zagranicznymi współpracują. Wzmaga się cenzura internetu, przekazywania informacji. Też COVID jest bardzo ważnym zjawiskiem, ponieważ COVID zamknął Rosję. Rosjanie, to wzmocniło w Rosjanach, COVID, sytuacja COVID-owa wzmocniła w Rosjanach takie odcięcie od świata. I nawet do Polski przyjeżdżali tutaj moi koledzy, różni naukowcy, którzy mieszkali w Rosji, ale na przykład nie mieli paszportu rosyjskiego i to powodowało to, że oni mieli problemy, żeby na przykład wrócić do Rosji. Nawet Ormianie, co ciekawe, którzy szczepili się Sputnikiem w Armenii, nie mieli prawa od razu przylecieć bez testu do Rosji, tak, bo nie szczepili się tym Sputnikiem w Rosji. Więc to też pokazuje, na ile sytuacja covidowa doprowadziła do petryfikacji, takiego zamknięcia się społeczeństwa na własnych sprawach, na własnej rodzinie, na własnym domu, na własnym biznesie. I to też jest bardzo korzystne dla Władimira Putina, korzystne dla tego konfliktu zbrojnego, dlatego też, no wiadomo, operacja specjalna i chęć szybkiego podporządkowania Ukrainy, zaskoczenia świata spowodowało, że nie ogłoszono mobilizacji. Teraz jest strach w Rosji, żeby ogłaszać mobilizację, no bo jeżeli ogłoszą mobilizację, to będzie to wskaźnik, że sukcesów na Ukrainie nie ma i trzeba dokonać większych poświęceń, a Władimir Putin do tej pory uspokajał. To też jest naruszenie konceptu ideologicznego, w którym jest wychowana znaczna część Rosjan, czyli tej walki o pokój, tak? W Związku Radzieckim wskazywano, że imperium, że Związek Radziecki, on jest państwem pokojowym, on się zbroi, ale on się zbroi tylko dlatego, żeby odeprzeć wrogie działania Zachodu, tak? I różnych sił negatywnych ustosunkowanych do Związku Radzieckiego. Więc teraz mówić dla Rosjan, że idziemy na wojnę, jest trudno. Dlatego też te hasła wszystkie, nie dwa i nie, walka o pokój, operacja specjalna, walka z banderowcami. Proszę zobaczyć, to jest takie, na razie to jest wykreowanie takiej tendencji obronnej. Natomiast jeżeli się to zmieni, to prawda, dlatego mówię, jest bardzo trudno spekulować i prognozować. Dobrze, to może zapytajmy jeszcze o Polskę. Jak pan ocenia obecne działania Polski wobec tego konfliktu? Jeszcze tak wejdźmy w przyszłość. Co Polska powinna zrobić, jeżeli przyjmiemy różne scenariusze, zależnie jak ta wojna się potoczy i jak powinna zareagować, jeżeli po tym konflikcie Rosja znacząco osłabnie lub wręcz upadnie. Tutaj wątpimy w to. Co Polska powinna zrobić dalej? Tak się zapytam. Znaczy, przede wszystkim powinniśmy się zbroić, tak? Przede wszystkim powinniśmy. Rosjanie są przekonani, tak? I panuje to w elitach rosyjskich i w świadomości rosyjskiej, że ta terytorium do Bugu nie jest ich strefą wpływów i to jest jeszcze nas Boże, daj Boże, ratuje, tak? Ale przede wszystkim zbrojenie, jeszcze raz zbrojenie i wskazanie, że wszelka próba prowokacji zbrojnej z Polską, no, wywoła bardzo negatywne konsekwencje, włącznie z atakami terrorystycznymi na terenie Rosji, przede wszystkim obrócenie części Federacji Rosyjskiej w pierzynę. Tu trzeba po prostu wprost powiedzieć, że Rosjanie muszą mieć tego świadomość, a zwłaszcza przede wszystkim reżim Władimira Putina. Tutaj nie wolno mieć żadnych hamulców. Tutaj trzeba po prostu być przygotowany na wszelkie warianty i
i nie ma wyjścia. Trzeba przede wszystkim być bardzo silnie umocowanym w strukturach NATO i w Unii Europejskiej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby z powodu kilku sędziów, czy w ogóle jakiegoś konfliktu wewnętrznego i z powodu jakichś ambicji jednego ministra, czy dwóch z opozycji i plus z władzy, doprowadzamy do konfliktu, który w ogóle blokuje pewne istotne środki. Albo jeżeli Polska po prostu musi sobie odpowiedzieć na pytanie, ja to wielokrotnie zwracam uwagę, jeżeli chcemy realizować na wschodzie, a my tą rywalizację na wschodzie podjęliśmy. Przede wszystkim wsparliśmy Nawalnego, wsparliśmy opozycję białoruską, wsparliśmy proces westernizacji Ukrainy. Jeżeli Polska rzuciła się na trzy państwa i w tym na mocarstwo atomowe, rzuciła się oczywiście w takim sensie kolokwialnym, no to musi być bardzo silnie mocowana w strukturach zachodnich. Jeżeli nie będzie mocowana w strukturach zachodnich, to możemy się po prostu bawić w Orbana, tak? No bo to jest jedyne, co może nam naprawdę wyjść. Tutaj trzeba sobie twardo powiedzieć. Trzeba mieć mocną dyplomację po umocowaniu później w strukturach zachodnich. W Stanach Zjednoczonych trzeba mieć mocną dyplomację, think tanki, rozwijać relacje z państwami arabskimi, z państwami Bliskiego Wschodu, z Chinami. Trzeba być w Afryce, trzeba mieć dywersyfikować, tak, i zarówno kanały eksportu żywności, importu żywności, kanały importu surowców. Przede wszystkim trzeba mieć agendę, tak, agendę i pomysł na to, jaką Ukrainę widzimy, jak widzimy Białoruś, jak widzimy Rosję. Musimy mieć też przede wszystkim plan na Federację Rosyjską, czyli plan, tak, co możemy zaoferować opozycji rosyjskiej, jak widzimy tą Rosję. Przede wszystkim też realnie trzeba powiedzieć, bez propagandy, bo ja jestem otwartym tego zwolennikiem, ja jestem zwolennikiem kupowania surowców od Federacji Rosyjskiej. Jeżeli przedstawią bardzo dobrą cenę, to proszę, kupujmy te surowce jednocześnie na Zachodzie, jednocześnie od Rosji, ale pod warunkiem, że te środki, które oni zarobią, nie będą przeznaczali na bombardowania sąsiadów, tylko będą prowadzili cywilizowaną politykę naszego sąsiedztwa. Też sami, bo oczywiście teraz, ja też żyłem w szoku, tak? Żyłem w szoku, też jestem osobiście zły na Rosjan z wielu, tak, powodów zawalenia wielu projektów, natomiast z drugiej strony, no też musimy, ta Rosja będzie u naszych granic i też musimy mieć plan na Rosję, bo przez wiele lat, i to jest niestety prawda, Władimir Putin był korzystnym politykiem dla Polski. No bo z jednej strony sam Władimir Putin konfliktował się, tak, z częścią struktur zachodnich, z Ukrainą, z Białorusią, z różnymi państwami z obszaru poradzieckiego. Czyli my prowadziliśmy tylko wyłącznie politykę negatywną, oczywiście konieczną, bo obronną wobec polityki Federacji Rosyjskiej, natomiast też trzeba będzie mieć jakiś plus, znaczy jakiś program pozytywny przedstawić, tak, i też może zachęcić tych ludzi do jakichś tam zmian wewnętrznych w Rosji, tak? Natomiast no, to jest rzecz ważna. Przede wszystkim też przekonywać sojuszników, tak, zachodnich i obserwować to, co się dzieje na świecie, no bo bez wsparcia na przykład Stanów Zjednoczonych, no nie jesteśmy w stanie rywalizować w pełni, tak? No, z Federacją Rosyjską. Niestety, ale Ukraińcy ponoszą koszmarną cenę. Oczywiście niepodległość nie ma ceny, ale to, co się dzieje na Ukrainie, to jest ogromna wojna. Ja dzisiaj rozmawiałem z osobami, które przyjechały i z Mariupola, i z Charkowa, i z wojskowymi ukraińskimi. No naprawdę, no ta wojna jest, no my nie widzimy jeszcze tych obrazków. Naprawdę my nie widzimy jeszcze, co tam się dzieje. I też po stronie rosyjskiej, i po stronie ukraińskiej, no podobno to jest, no, konflikt do tej pory tutaj wokół naszych granic takie brutalne rzeczy działy się w czasie II wojny światowej. Musimy przede wszystkim odświeżyć naszą myśl o Rosji. Trzeba sobie też powiedzieć jasno, ja to też zauważyłem, nie ma znawców Rosji omnipotentnych, którzy wiedzą wszystko, którzy wiedzą o armii, którzy wiedzą o geopolityce, o ustroju, o służbach specjalnych, nie ma. Przede wszystkim trzeba jeszcze bardziej wzmocnić badania kolektywne nad Rosją, bo ostatnio też w Polsce wiele myślało, że tak, że jak ekspert obszaru poradzieckiego, to i zna się i na Ukrainie, na Białorusi, i na Rosji, i zna się na Putinie, czasami też dziennikarz do mnie dzwoni, się pyta, a kto jest w otoczeniu Putina, a kto jest tam, a nie da się wszystkim zajmować, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie. Musi być też debata otwarta o Rosji i też nie możemy popaść w taki syndrom rosyjski, czyli bo syndrom rosyjski polegał na tym, że Polacy kiedyś byli częścią imperium, potem PRL, my wiemy, co tam się dzieje, a tak naprawdę Rosjanie nas też zlekceważyli, nie traktują poważnie. I żebyśmy my tak w takim kluczu nie poszli, że na przykład teraz elity Federacji Rosyjskiej
Czy Władimir Putin zachował się fatalnie, koszmarnie, to jest po prostu najgorsze zagrożenie teraz dla państwowości Polski, ale być może pojawi się też jakaś szansa i żebyśmy byli na tą szansę gotowi. No, to jest takich kilka po prostu uwag na gorąco i szybko. Na pewno teraz najważniejsze jest rozumne i przede wszystkim zdecydowanie wsparcie Ukrainy, bo naprawdę Ukraina walczy nie tylko o siebie, ona walczy naprawdę nie tylko o Polskę, Europę, Ukraina też walczy o przyszłość Rosji i to jest bardzo istotne i w Rosji i część tej takiej skromnej, wątłej, no ale parotysięcznej opozycji, czy też elit, która też siedzi cicho, czy urzędników, która się boi przeciwać, oni, to jest paradoks, ja słyszę od różne postawy, ale ja też słyszę od niektórych urzędników rosyjskich czy dziennikarzy, ekspertów, którzy kibicują Ukrainie, czyli kibicują ludziom, którzy walczą z ich państwem. To też jest coś niesamowitego i nie możemy tej szansy zmarnować. Dobrze, ja nie wiem do końca, na ile panu doktorowi jeszcze energii wystarczy. Ja wiem, że w ostatnim czasie miał pan dużo wywiadów, rozmów. To może zróbmy tak, że zadam jeszcze ostatnie pytania z czatu i skończymy, dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Polonie Civis się pyta, kto zyska na tym konflikcie? Tak szybko. Znaczy, na pewien sposób Stany Zjednoczone, gdyż Władimir Putin i Federacja Rosyjska przez wiele lat, ostatnich lat groziła Stanom Zjednoczonym, straszyła, próbowała pokazać swój potencjał, próbowała wskazywać, że to nam się należy, tak? No i Amerykanie powiedzieli, sprawdzam. I na pewien sposób Amerykanie też zobaczyli realny potencjał Federacji Rosyjskiej, potencjał wojsk Federacji Rosyjskiej, struktury zarządzania siłami zbrojnymi, reakcje aparatu władzy. Chiny zobaczyły, tak, że jaki jest system wojska Federacji Rosyjskiej, że też technologie, które kupili Chińczycy, okazały się w starciu z technologiami zachodnimi wadliwymi, tak, czyli źle użyte technologie. My jesteśmy na pewien sposób tak beneficjentami, bo mamy tą, nawet ekonomist ostatnio pisał, jesteśmy takim teraz sworzniem bardzo ważnym, natomiast no, z drugiej strony też dużo straciliśmy, no bo jednak jeżeli konflikt będzie się przedłużał, nie daj Boże, Rosjanie będą grozili eskalacją na granicach NATO, no to inwestorzy siłą rzeczy tak będą woleli inwestować w Czechach, Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, będą się bali przyjść do państwa frontowego. I to jest też przestroga do polityków do Polski, żeby na ile to jest możliwe, wpływali na zakończenie tego konfliktu, oczywiście w naszym interesie, bo w przeciwnym, bycie państwem frontowym to nie jest coś no, w dłuższej perspektywie korzystnego, jeżeli się to się źle zaprowadzi. No być może zyskali Rosjanie, tak? Być może okazuje się, że przez wiele lat pokładali takie nadzieje, że nawet personalistyczny układ władzy, dominacja cara korzystna, może doprowadzić do tragedii wykolenia się państwa. Właśnie być może na tym Rosjanie zyskają, być może Ukraińcy na tym zyskają, że w końcu wykują, tak, w świadomości Rosjan, oczywiście jeżeli osiągną sukces, że Rosja powinna się w stosunku do takich państw najbliższych sobie, czy narodów, odnosić w sposób podmiotowy, no bo właśnie fiasko rewolucji lutowej, później przewrót październikowy, wojna domowa zatrzymała pewien proces, tak, zatrzymała pewien proces budowania relacji między Rosjanami, czy ruskimi Rosjanami, a nie Rosjanami, bo nawet umiarkowani socjaliści w 17 roku zakładali, że musimy być częścią Rosji, ale już zakładali pewną swoją podmiotowość, czyli gdzieś to się rodziło. Natomiast ta wojna być może wykuje, tak, wykuje nowe podejście. No jeżeli też nie dojdzie do złamania, tak, no i mam nadzieję, że Europa się obudzi, bo naprawdę Federacja Rosyjska miała wiele racji, Putin też miał wiele racji, jeżeli chodzi o krytykę Zachodu, natomiast no, Putin poczuł się na tyle pewnie 24, on się też poczuł w ostatnich miesiącach pewnie, od listopada do lutego, bo też on cały czas obcował przede wszystkim, to jest, no wiadomo, to jest prezydent, on nie podróżował po Francji, po Włoszech, on się tylko spotykał z głównymi liderami i on doszedł do wniosku, że ci liderzy są słabi i trzeba wywrócić ten stolik i chwycić ten obszar poradziecki w twardą garść. Więc może w tym sensie dla Rosji to się też na dłuższą metę opłaci. Natomiast no, wszystko to jest tragiczne, bo konflikt naprawdę
jest na ten moment, na ile dochodzą mi jakieś tam sygnały i wiarygodne informacje, no niesamowicie krwawy. Dobrze, jeszcze zadamy jedno pytanie. Pan Andrzej Sitkowski się pyta, czy w Rosji jest jakaś opozycja nie bazująca na misie wielkoruskim? Tutaj się odwołuje pan Andrzej do Nawalnego. Znaczy, wie pan, no, czy ja moim zdaniem jest, znaczy ta opozycja jest w głowach, bo zawsze pewne procesy, jest masę ludzi, masę środowisk, jak tutaj wymieniłem, i to Carnegie Moskwa, i Echo Moskwy, Niezawisły Gazeta, Nowa Gazeta, już wiele osób na uniwersytetach, szczególnie do lat 40, do 40, wiele jest osób, tylko te osoby też nie mogły realnie zaistnieć w polityce czy w administracji, nie były, bo Rosją rządzi pokolenie, które się urodziło w latach 50. Oni nie dali rządzić, tak? Oni nie dali rządzić dla innego pokolenia, więc pewna warstwa społeczna do zmiany jest. Dlatego też Władimir Putin podjął tę decyzję, bo czuł, że to jest ostatni moment do podjęcia takiego kroku, że jeszcze u władzy, tak, czy na kierowniczych stanowiskach, od uniwersytetów, jakichś fabryk państwowych, samorządów, jeszcze stoi pokolenie to poradzieckie i ono ze strachu przed rewolucją, oporem, czy z powodu zaufania do Władimira Putina, ono to pokolenie jeszcze tą decyzję przeboleje. Za 10 lat może taka decyzja o inwazji nie byłaby możliwa. Natomiast to pokolenie jeszcze jest zdolne do podjęcia takiej decyzji. No i ja osobiście miałem wielką nadzieję na zmianę pokoleniową, dlatego też dążyłem do tego, żeby odbywało się jak najwięcej spotkań polskich naukowców, ale też chciałem, żeby młodych samorządowców, polityków, żeby też oddziaływać na ludzi z Federacji Rosyjskiej, żeby też nasi ludzie zobaczyli, tak jak to robili Niemcy, Francuzi. Natomiast no, Władimir Putin no, zdawał sobie też z tego sprawę i zatrzymywał te procesy. I moje wydalenie z Federacji Rosyjskiej, ja też to troszkę w tej karcie odczytuję, tak, że po prostu oni nie tak, to pokolenie Putina nie chciało już słuchać, tylko po prostu stwierdziło, że mamy realpolitik, wywracamy stolik, strzelamy rakiety, opanowujemy Ukrainę, część Ukrainy osób wyjedzie, część osób się przetrzebi, część sama się podporządkuje, a za 10 lat propaganda przerobi im mózgi, tak? Ale myślę, że nie warto, znaczy to wszystko zależy, tak jak powiedziałem, od też kondycji Zachodu. Jeżeli Rosjanie będą widzieli, że jest alternatywa, to też jest oczywiście pytanie, tak? No, Związek Radziecki, tak, Rosjanie w Związku Radzieckim widzieli, że jest pewna alternatywa, nie rozumieli tego do końca, bo też to było społeczeństwo wiejskie, dopiero przy Breżniewie to społeczeństwo industrialne się ukształtowało. No, ale już do 17 roku wiedzieli, tak, no bo jednak ci główni politycy, nawet tak Kierenski, socjaliści, no to jednak to byli ludzie wychowani w tym kodzie kulturowym Zachodu, natomiast no teraz jest wielka niewiadoma, ale skala wyjazdu z Federacji Rosyjskiej to pokazuje. W samym Erywaniu jest tam chyba już 60 tysięcy ludzi. 60 tysięcy ludzi, którzy po prostu wyjechało z Rosji. Po prostu wyjechało, bo się bała się mobilizacji, chce dalej prowadzić biznes związany z Zachodem, chce podróżować. Była represjonowana, nie godzi się na rządy Władimira Putina. Ale tych ludzi jeszcze jest masę. W Tbilisi jest, w Baku jest teraz, to też jest, skala pokazuje, tak, że nawet jeżeli teraz wyjechało z Rosji, tam, no nie wiem, no jeżeli teraz wyjechało 250 tysięcy, 300 tysięcy osób, tak, takich najbardziej świadomych, to też jest znaczna liczba. Znaczna liczba elity po prostu wyjechała i to jest też wielkie marnotrawstwo no, ludzkie Władimira Putina. Dobrze, to może zadajmy ostatnie pytanie, już kończymy. Dobrze, dobrze. Pan Tomek z Leszna ma pytanie. Skoro nie możemy zatrzymać wymiany handlowej z Rosją i zbroimy Rosję, jak ocenia pan szansę wprowadzenia ceł na całą wymianę handlową z Rosją, z której finansowana byłaby pomoc dla Ukrainy? Nie mam teraz aktualnych danych, tak? Nie mam aktualnych danych i na pewno błędem, znaczy może nie błędem, znaczy może zbyt powolnie, no... Powinniśmy robić szybciej tę dywersyfikację, szybciej dywersyfikować źródła, przede wszystkim pozyskania surowców, ropy i gazu, tak? To jest coś, co by też wpłynęło na zmianę pewnej percepcji elit, no, ale no, Niemcy też podkładały nam, tak, tutaj podkładały nam nogi, więc dla nas się okazało trudne. Natomiast no ja, znaczy na pewno jest możliwość
przekierowania handlu, tak? Tylko że to trzeba, to by wymagało niesamowicie aktywnej dyplomacji, nie tylko klasycznej, ale handlowej, a tego Polska nie ma aktualnie. No, nasza dyplomacja niestety, no, handlowa, ona jest reformowana z wielkim bólem, ale też z problemami. Natomiast no też są oczywiście możliwe czasami ograniczenia terytorialne, geograficzne. Natomiast no, rynek rosyjski jest atrakcyjny, nie jest mały, ale też są inne rynki. Trzeba przede wszystkim dążyć do rozeznania i wsparcia polskiego biznesu tam, gdzie to jest możliwe. Natomiast no, trzeba przyznać sobie szczerze, że no, w większości jesteśmy, ale nasi decydenci też są zaskoczeni takim rozwojem sytuacji, więc to jest robione tak ad hoc wszystko. Być może trzeba było, i to no, mam nadzieję, że to będzie, być może trzeba będzie bardziej rozwijać, ja też tego nie rozumiem, ale trzeba bardziej rozwijać się na przykład relacje jeszcze z Uzbekistanem, z Kazachstanem, gdzie ludność naprawdę rośnie. Sam Uzbekistan to jest prawie 30 milionów ludzi, Kazachstan bardzo urósł, wysyłać polskie produkty, czy pozyskiwać skądś, tak? Na pewno trzeba też aktywnie szukać po całym świecie, bo placówki są, tylko trzeba po prostu je zrobić bardziej profesjonalne. No i przede wszystkim trzeba moim zdaniem prowadzić politykę gospodarczą, tak jak to prowadzili przez ostatnie lata Niemcy, handlową, tak? To jest po prostu, nie ma co wymyślać roweru i koła, tylko po prostu trzeba po prostu to wziąć i działać. Dobrze, to na tym skończmy. Dziękuję Państwu za uwagę, za to, że dotrwaliście Państwo do końca. Dziękuję też Państwu za bardzo cenne pytania na czacie. I przede wszystkim dziękuję naszemu gościowi, panu doktorowi Michałowi Patrykowi Sadłowskiemu. Proszę, żebyście Państwo zobaczyli i jego media społecznościowe, i media społecznościowe Stowarzyszenia Studentów dla Rzeczypospolitej. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i dobrego wieczoru. Dziękuję.